Identyfikator podmiotu SCP 029. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP 029 jest zabezpieczona w pomieszczeniu klasy 5. Obiekt nie może mieć dostępu do przedmiotów fizycznych. Przechowalnia umieszczona jest za potrójną śluzą. Od czasu incydentu 029-34A SCP-029 nie jest karmiona, ponieważ nie wydaje się to konieczne do jej przetrwania. Przydziela się 3 strażników do ochrony przechowalni oraz 2 do przeprowadzania monitoringu. W ścianach pomieszczenia permanentnie zainstalowane są reflektory. Raz w miesiącu komora zostaje wysprzątana i poddana inspekcji technicznej. Wzbronione jest umożliwianie SCP-029 spotkań z mężczyznami. Wszyscy mężczyźni, którzy spotkali się z SCP-029, zostaną przesłuchani i odbędą areszt klasy 3. SCP-029 wystąpiła o łóżko, odmówiono, koc, odmówiono, książki, odmówiono, ubrania, odmówiono. To prześmieszne. Dziewczyna nie może mieć nawet ubrania? Nie jesteśmy zwierzętami. Pozwólcie jej się okryć. Doktor Erika Bodin. Doktor Bodin, otrzymuje pani pozwolenie na dostarczenie ubrań do SCP-029. Doktor Light. Od czasu incydentu 029-53B każdy, kto posiada potencjalny dostęp do SCP-029, musi obejrzeć taśmy z monitoringu 029 Bodin. Doświadczenie owo ma utrwalić świadomość zagrożenia stwarzanego przez obiekty SCP, a w szczególności SCP-029. Opis. SCP-029 przypomina kobietę w stadium dojrzewania o pochodzeniu azjatycko-indyjskim. Obiekt wydaje się cierpieć łysienie całkowite. Ponad 80% jej pigmentacji to czerń. Reszta jej skóry nie zawiera melaniny, co skutkuje albinizmem. Jej oczy są koloru czarnego. SCP-029 wykazuje skrajnie mordercze skłonności oraz niezwykłą zdolność do wykorzystywania wszelkich przedmiotów jako broni. Poza tym nie przepada za rozlewem krwi. Woli dusić ofiary. SCP-029 wykazała posiadanie 4-krotnie szybszej reakcji zręcznościowej oraz fizycznej niż normalny człowiek. Podmiot jest w większości odporny na wszelkie rodzaje zranień. Te anomalne zdolności ulegają znacznej normalizacji, kiedy obiekt przebywa w środowisku jaskrawo oświetlonym, bezpośrednio naturalnie lub bezpośrednio sztucznie. Mężczyźni przebywający z SCP-029 stają się podatni wobec jej woli. Tacy mężczyźni są skłonni zabić, a nawet umrzeć dla SCP-029. SCP-029 odnosi się do siebie per... co w wolnym tłumaczeniu oznacza córa ciemności, córa cieni lub córa nocy. Przesłuchania SCP-029 są problematyczne, z racji tego, iż SCP-029 stale próbuje zabić lub wpłynąć na osoby, które usiłują z nią porozmawiać. Odkąd została pozyskana, czarne ślady na jej skórze zwiększyły rozmiar. SCP-029 została po raz pierwszy zauważona przez fundację dzięki agentowi działającemu w wiejskim regionie Indii. Zamach na jego życie doprowadził do odkrycia niewielkiego kultu składającego się z mężczyzn, którzy twierdzili twierdzących, iż są bandytami w służbie dla córy. Kilka tygodni badań dowiodło, iż uwierzyli oni, że żyją w ostatnich latach Kali-Yuga, wobec czego muszą poświęcić milion ludzi dla córy ciemności, która sprowadzi ich boginię i powstrzyma koniec świata. Wierzyli również, że wyłącznie ofiary zabite przez uduszenie są zaliczane. Rozwój wydarzeń doprowadził agenta do ich górskiej twierdzy, gdzie mężczyzna odkrył SCP-029. Po stracie agenta
przez co pozyskano SCP-029. Dodatek. Po 7 latach od pozyskania skóra SCP-029 zaczęła wykazywać wzrost czarnej pigmentacji. Obiekt zapytany o to stwierdził, że jego kultyści ponownie działają. Dochodzenie doprowadziło fundację do zgromadzenia bandytów, którzy uciekli podczas pierwszej operacji. Po odkryciu, iż jej zwolennicy znajdowali się w tym samym miejscu podczas świętych dni obiektu, rozpoczęto nalot na lokację. Po zrzuceniu pierwszej bomby SCP-029 przebudziła się z drzemki, głośno krzycząc. SCP-029 krzyczała przez następne 4 godziny. Wykrzykiwała obelgi i bredziła, że zabijamy jej ludzi. Od tego zdarzenia wzrost czarnej pigmentacji się całkowicie zakończył, a SCP zaczęła przeprowadzać więcej prób ucieczki.